Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku w roku 2022 już. Boże, ile to tych lat? Ja już się boję liczyć nawet, ale myślę, że z 7, kiedy Elite Dangerous mnie na kanale zagościła po raz pierwszy. Pamiętam, do dzisiaj była to premiera. No ale dobrze, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Po długiej, długiej przerwie gramy na konsoli PlayStation 5 z wykorzystaniem joysticka o tym za chwilę. No właśnie, wiem, że wiele osób czekało z niecierpliwością na moją na kontynuację rozgrywek w Elite Dangerous. Ja gram w Elite Dangerous od samego, od samej premiery w grudniu, pamiętam, miała ona miejsce, więc niedawno. Była któraś tam już rocznica. Gra się zmieniła niesamowicie. Nie chodzi o wygląd czy o sposób no, pilotażu statków, bo ten pozostał właściwie bez takich większych, daleko idących zmian. Ale to, co się zmieniło, to, to jest nie ta sama gra niemalże, więc. Cóż, nie wiem właściwie od czego Wam zacząć, bo tak chciałbym pokrótce opisać czym jest ta gra i też nie powtarzać się, bo wiele tutaj jest i opisów tej gry, wiele osób powtarza jakby to samo. Ja wam powiem to, co ja o tej grze jakby myślę dla osób, które po prostu się zastanawiają, czy te 20 zł, jaka ona teraz kosztuje, czy warto w, to, w tą grę zainwestować. Pokażę Wam po prostu troszeczkę gameplayu, pokażę Wam jak wygląda kosmos Wszechświat. Jest on olbrzymi, to jest mapa gry, można tak powiedzieć. Jak na pewno ktoś kto się interesuje chociaż troszkę astronomią, no to wie czym jest Sagittarius gwiazdka A. To jest wielka czarna dziura, która w naszej galaktyce, która się nazywa Droga Mleczna się znajduje. No dzieli nas od niej, myślę, że około 50 tysięcy lat świetnych. O ile się moje, moja wiedza astronomiczna tutaj nie, nie zbłaźniłem, ale nie, nie bierzcie sobie, być może tutaj te, ta wielkość nie jest prawidłowa. Nie pamiętam, powiem szczerze, wydaje mi się, że to coś koło tego jest. Także miliardy czy. Z czy właściwie setki tysięcy układów, które tutaj są, są do naszej dyspozycji w każdym z tych układów to jest jeden z nich tylko. Tak on wygląda, są planety. Na niektórych z tych planet, planet a właściwie na księżycach tych planet, można sobie też wylądować i mamy wtedy kolejną mapę ogromną, bo powierzchnia tej planety to jest tak faktycznie tak duża, jak ona jest w rzeczywistości. Czyli na przykład jak ma tam średnicę 40 km, to te 40 km możemy jechać. Nie, nie żartuję, to jest prawda, to jest prawda. No i wokół tych planet, czy księżyców, czy tych systemów krążą sobie stacje orbitalne, na której właśnie jesteśmy. Ta stacja orbitalna od środka wygląda tak. My tutaj gdzieś zadokowaliśmy naszym tutaj frachtowcem, to jest dosyć duży statek, który tutaj posiadam. Chciałem go Wam pokazać, ale powiem szczerze, że moje umiejętności przełączania się na poszczególne kamerki z biegiem czasu uległy, że tak powiem, zapomnieniu. Ja, o, dobra, tu, tu już kojarzę mniej więcej. Chciałem Wam go tak tutaj się prześliznąć troszeczkę i pokazać wam ten statek, chociaż on jest to zadokowany dosyć ciasno, i wiecie, będzie mi dosyć trudno tutaj się, przepraszam, prześliznąć, i to, co robię, to jest teraz, no nie powiem, brzydko gwałcenie tego statku, więc nie, nie róbmy tego dalej. Jak gdzieś stanę na planecie, czy na zewnątrz, to wam pokażę. Możemy wyjść na powierzchnię to wam. Pokażę. Odgłosy, w ogóle muzyka w tej grze też jest bardzo fajna. Dobra, tutaj już będziemy mogli zobaczyć sobie tą stację orbitalną od wewnątrz. Więc jeśli teraz nie, pocha, nie, po, nie pokochaliście już tej gry, to chyba jej już nie polubicie. No, ja teraz próbuję to, co ja próbuję zrobić moi drodzy, to. No, wejść na zewnątrz i wam troszkę pokazać, ale mamy utratę sygnału. Nie, to jest karta galaktyczna. To jest statek. No, ale widzicie, nie mogę przełączyć się. Jeszcze nie, nie dokładnie pamiętam, jak wygląda, no właśnie. Widok na zewnątrz, czekajcie, spróbuję na joysticku, to znaczy na padzie. Podejrzewam, że na padzie to ja mam to chyba lepiej opanowane, chociaż też obawiam się, że. Dobra, nie będziemy. Jak ja sobie poprzypominam, to w kolejnych odcinkach Wam to wszystko pokażę. No, mogłem się oczywiście lepiej przygotować i sobie wcześniej polatać, a potem dopiero nagrać, ale to nie byłoby sprawiedliwe, bo ktoś, kto siada po raz pierwszy, przeżywa to samo, co ja pewnie teraz, albo nawet i gorzej, bo nie wie w ogóle, jak wystartować. I to jest prawda, dużo, dosyć dużo czasu zajmie Wam opanowanie tej klawiszologii, co gdzie się znajduje. A jeszcze więcej czasu, zrozumienie ekonomii w tej grze, co w niej należy robić, gdzie lecieć i tak dalej. Ale nie musicie wcale tego opanować, żeby mieć radość z tej gry, bo możecie po prostu sobie najzwyczajniej w siecie polatać, pohandlować. Jak wiecie Elite Dangerous to jest handlówka tak, taka była, pierwowzór tej gry, potem ona przeszła zupełną metamorfozę. Teraz to jest raczej. No, już nawet nie wiem, czym to jest, bo doszły też strzelanina jakaś doszła, ale spuśćmy zasłonę liczenia na to, co, co teraz jest z Horizon. Tego nie ma na konsoli, więc się do tego w ogóle nie będę odnosił. Eee, pewnie wie, dużo osób w tym momencie zjemie razem z Butami i powie, że Horizon to jest super rzecz. No, pewnie tak, ale nie mamy tego, jak sprawdzić, ponieważ Frontier nam tego poskąpił na konsolach. No i tak. Eee, jeżeli chodzi o stację orbitalną, to możemy zobaczyć, pohandlować sobie różnymi rzeczami. I to nie jest tak, że my te rzeczy to to mamy jakieś tam ikonki. Wiecie takie prymitywne, jakieś. Z... Tylko mamy normalną, słuchajcie, cenę, która się zmienia w zależności od tego, kto, kto to kupuje. Zarówno z graczy, prawie... no Normalnie, gracze jak kupują, to te ceny się zmieniają, ale też po prawej stronie mamy opis tych wszystkich rzeczy można sobie poczytać, gdzie zostało to odkryte, mamy rzeczy unikatowe, mamy legendarne jakieś właśnie takie, które możemy zdobyć tylko na y, gdzieś bardzo oddalonych stacjach i lecieć specjalnie po nie, żeby je przywieźć, alkohole różne, relikty i tak dalej, no niesamowite rzeczy. Y, metale, które możemy wydobywać również, y, możemy też handlować odpadkami, takimi no, surowcami w, na przykład odpadkami biologicznymi, które też powodują, że nasze chyba nasz statek chyba powoli zaczyna korodować, musimy go potem naprawiać, ale to nic. Naprawa nie jest droga. No, i oczywiście czytamy, sobie, sprawdzamy. Ja to bardzo lubię, ale też mamy w grze, moi drodzy, ja tu zapomniałem zupełnie, że my mamy, tylko jak do tego się. Zaraz ja zobaczę, jak to się wywoływa. O! Tutaj Tutaj mamy, moi drodzy, Galnet News. Między innymi, tam było dużo tych ikonek, to ja nawet nie chcę tego opisywać. No i to yy, jest nasza taka gazeta, no kiedyś to była fajna gazeta, bo to były super artykuły, takie wiecie, wymyślane, fikcja oczywiście, ale można było to fajnie sobie poczytać, ja to uwielbiałem robić z tego w ogóle osobne gameplaye i się nazywało Garnet News. Co tydzień wychodził, tak, wychodził taki odcinek, w którym po prostu czytałem to i, i się z tego śmiałem, y, rozmawiałem na ten temat. Trwało tam 10 minut. No ale potem to zlikwidowali, i teraz są takie suche fakty, tylko. I, no nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj y, byśmy musieli sobie zobaczyć, czy się to coś zmieniło. Wydaje mi się, że. A no, mamy zobaczcie, jakieś tam y, inne retrospektywę 4 in the retrospektive Teil 2 czyli prawdopodobnie możemy sobie coś przeczytać to jest 28 grudnia e, historyk Sal, Sima Khalhana e, będzie jakby opublikowała czterotomową serię artykułów na które rzuca światło na takie bardzo zawiłe wydarzenia ostatnich lat no i to można sobie odczytać pewnie dosyć fajne dla nowych graczy. No ale zobaczmy, czy mamy tutaj takie jakieś. No tak, nie na troszeczkę jest takich informacji, jakby newsów, ale nie ma żadnych opowiadań, takich, które wcześniej były. Widzę, że to chyba się nie zmieniło. Raczej są te wszystkie wydarzenia, takie, które faktycznie w grze mają miejsce, prawda? Dobra, to teraz tak, yy, możemy sobie wreszcie gdzieś polecieć. I teraz możemy albo czymś pohandlować, albo wybrać sobie intratną yy, jakąś yy, misję z Das Schwarze Brett po angielsku pewnie to jest Black Table czy jakoś tak, nie znam, ale mniej więcej druga pozycja w tym menu, czyli to są yy, zadania, które możemy sobie wykonać. Ich roz, jakby ich ilość jest no, ogromna, począwszy od dostać to, przywieźć to, poprzez wyeliminuj, poprzez przeskanuj, zdobądź czarną skrzynkę. Także, jak widzicie, pełno słupków, wykresów, diagramów, prawda? Statusów, te stacje są w rozkwicie, w upadku. No, wiecie, dużo danych do analizowania, ale to fajnie, bo wiecie, z biegiem czasu zawsze jest co robić. To jest tak, że, że dobra gra to odkrywa przed Wami kolejne swoje tajemnice. I cały czas pozwala wam poczuć się, że wy coś nowego w niej robicie, a nie że po prostu w pewnym momencie dochodzicie już do końca i już nie macie co robić, bo się zbyt proste wszystko wydaje. Także tutaj co najmniej zajmie wam to miesiąc, czasu czy dwa, żeby no zrozumieć te wszystkie wykresy, analizy, gdzie co o co tu chodzi, co jest z tymi frakcjami. Potem jest super też, czyli takie rywalizacja między supermocarstwami. To też zajmie Wam zrozumienie tego troszeczkę czasu. Jeżeli chcecie sobie ten proces przyspieszyć, to możecie zerknąć na moje filmiki instruktażowe. Tam dosyć fajnie jest to moim zdaniem opisane w taki sposób, pewnie dla każdego zrozumiałe po polsku. No dobra, co my tutaj możemy zrobić? Obawiam się, że na tej y, niewiele, więc wiecie co, polecimy sobie nie do innego systemu, tylko na inną stację, żebyśmy o, na tym Volinov Orbital, możemy tutaj po prostu polecieć i zobaczyć jakie tutaj mamy, start, jakie tu mamy po prostu cele, więc zobaczcie. Startujemy, to jest start, więc musimy schować podwozie, to jest ten fawork -fa -fa na dole i masa sperre to jest Punkt krytyczny, masy. Nie możemy przejść w jakby w prędkość taką nadświetlną, jeżeli on się zapala. Zobaczmy, że że my już lecimy, prawda? No i zobaczcie, teraz mamy sterowanie, więc jak widzicie, jest ono dosyć. No nie powiem, że, że łatwe, wcale nie jest. Szczególnie jak nie mamy autopilota, tak jak ja tutaj. No i musimy tu się po prostu ładnie zmieścić, wylecieć, a potem też wlecieć, nieco na początku. Pewnie Wam się nie uda, ale się tutaj nie przejmujcie. Mamy dopalacz. No i teraz mamy po lewej stronie taką kropeczkę niebieską. I widzicie, to jest nasz cel. Tutaj lecimy. Próbujemy do. Włączyć przejście w super. O, Frameshift Drive. O, widzę, że joystick nie jest wycentrowany, ale to nic, dam sobie radę, wiecie tutaj. Nie ma problemu, ja go będę kontrował co jakiś czas. No, i jesteśmy już, wiecie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy nie w nowym systemie, tylko w tej prędkości nadświetnej. I podróżujemy teraz między planetami, między tymi właśnie stacjami orbitalnymi. No i mamy 38. Sekund świetlnych do pokonania. Prędkość nasza to jest 6 milionów metrów na sekundę. Jeżeli jest, wydaje mi się, że jeden, to tak, prędkość światła to jest 300 tysięcy km na sekundę. I teraz mamy 0,14 prędkości światła, czyli jeszcze to nie jest prędkość. Jakby światła, dopiero się zbliżamy. No ale zobaczcie, że niedługo ją przekroczymy. No właśnie I, i o, o, o. I teraz już mamy prędkość ponad świetlną. Nic się nie stało, prawda? Nie, nie, nie zabiło nas, więc jest to całkiem możliwe. No i widzicie, że szybciutko zmniejszają się te sekundy. Ja yy, pokażę wam z jaką prędkością. Miniemy tą planetę. Jest to wspaniały widok, zachwycający wręcz. Podróżowanie właśnie między planetami jest fantastyczne. Oczywiście przelecimy to bardzo szybko, potem polecimy na tą stację. Chcę wam po prostu pokazać. O, no po prostu. Super hiper, dobra, to teraz nawrotkę robimy. I polecimy sobie na stację orbitalną, która jest tutaj. Nazywa się Volynov Orbital. Prawda? I sobie tutaj orbituje wokół tej planety, którą przed chwilą minęliśmy. To jest taka planeta, jak widać szczapą lodową, ale chyba zdolna do tego, żeby tam życie było, więc w ogóle system jest zamieszkany. O, i teraz możemy na trójkącik nacisnąć i mamy przejście w taką normalną naszą prędkość. Jak widać, stacja wygląda tak, że jest potężna. Ma długość kilku kilometrów, żeby nie było, prawda? Można sobie tutaj też ją zwiedzić, jakby z zewnątrz. Czego teraz robić nie będziemy. Po prostu wlecimy tutaj i zobaczymy, czy znajdziemy jakąś misję handlową. Bo powiem Wam, no nie chcę w pierwszym odcinku po tak długim czasie pokazywać Wam walki, bo nie na tym ta gra też. Polega, żeby tu ciągle się strzelać z kimś, nie, nie, nie. Tu bardziej to jest taka faktycznie symulacja takiego życia w galaktyce. Możemy robić też, co chcemy, oczywiście. Latają nam tutaj różne statki. Też statki graczy mogą się trafić, ponieważ gramy w takim systemie multiplayer. Tylko, że na konsoli podejrzewam, że nie znajdziemy żadnego gracza. A, widzicie, co ja zapomniałem. Zobaczcie, mamy. Mamy ostrzeżenie. No, tak sobie nie wlecimy. Nie, nie, nie. Ja to oczywiście zapomniałem. Dostaliśmy karę spowodowaną tym, że nie poprosiliśmy o. No właśnie, teraz mamy odmowę dostępu. Musimy chyba poczekać trochę, albo w ogóle nie. A tutaj mamy automatycznego pilota, ale wiecie co? Ja wlecę tutaj, wam pokażę to w tradycyjny sposób. Czyli musimy tak wysunąć podwozie, prawda? I sobie tutaj wlatujemy. Tak, nie do końca wam pokażę, bo nam ten system automatyczny w pewnym momencie zadziała. I tu mamy tą niebieską taką plamkę. Nasz plac to jest numer 3, więc tu przed nami. No więc dolatujemy i trzeba się tak w miarę tu wbić, prawda? W te takie pulsujące żółte kwadraciki. I zobaczcie tutaj hop. No, trzeba tak, żeby to było niebieskie. No, i tak to wygląda lądowanie, więc też nie jest takie za bardzo skomplikowane. Kiedyś było troszkę trudniejsze, a teraz są te systemy automatyczne, w które można sobie statek nasz wyposażyć i możemy się tym nie przejmować, dać na, na luz, że tak powiem. Tutaj nasz joystick na luz i, i działa. A propos joysticka, ja używam Hotasa i Hotas w standardowej swojej konfiguracji nie ma o czegoś takiego, nie wiem dlaczego. Przepis jak to zrobić, jest u mnie na kanale. To jest rzecz nieodzowna: czyli musimy mieć opór, bo normalnie ta dźwignia lata jak chce, czy po prostu lata. Nie ma żadnego, o nie możemy jej ustawić w tej pozycji. No, po prostu nie da się grać. Musimy to naprawić. To gracze sobie naprawiają, każdy robi jak chce, a ja wymyśliłem sposób, który mam nadzieję, wiele osób już wykorzystało. Wcześniej nie widziałem, żeby ktoś na to wpadał. Sposób jest banalny. Poszukajcie u mnie na kanale, to znajdziecie. No dobra, to teraz zobaczmy sobie. Na. Nie polega on na rozmontowywaniu tego joysticka, na odkręcaniu śrub, jakiejś ingerencji. Wręcz przeciwnie, jest po prostu. Kurczę, poczekajcie, bo ja zamiast przejść to musimy wylecieć jeszcze raz. Nie możemy tak zrobić, żeby teraz na tej stacji zadokować, bo ja niestety kliknąłem na start, więc po prostu wylecimy sobie i wlecimy jeszcze raz. Możemy wlecieć sobie już na autopilocie. Pokazałbym Wam to yy, z widoku zewnętrznego, ale obawiam się, że nie wiem, czy jestem w stanie jakoś to opanować tą kamerkę. Yy, to my tu mamy Pytona, oczywiście, to jest ten nasz statek. Tylko on widzę, że teraz znajduje się w jakiejś bliżej nieokreślonej pozycji. O, jeszcze nie ma. Tak, bo możemy z widoku zewnętrznego też nim sterować, co właśnie miało miejsce, dlatego on stanął w miejscu spokojnie. To sytuacja opanowana, że tak powiem, została przeze mnie. Jestem tak naprawdę dobrym pilotem. Nie, no dobrym jestem pilotem, wiecie, tutaj to dobrze sobie radzę, bez żadnych systemów wspomagających. Zwłaszcza na troszkę innym sprzęcie niż ten tutaj. To, to, to nie jest wcale zły, ale mam troszkę lepszy też. Całkiem dobry też i... Ale to już niestety na PC-ta. No bo na konsoli ten HotAS chyba tylko działa. No i możemy też latać... A! Jeszcze też ważna rzecz, zanim tu wylądujemy. Możemy też używać tego oto cuda. To jest oczywiście pad. Natomiast padem niewygodnie się startuje, ląduje bez tych systemów wspomagających i niewygodnie się wydobywa minerały. To jest naprawdę ciężkie. Natomiast dobrze napadzi się po prostu, lata, nawet strzela się tak całkiem fajnie. Więc poza niektórymi wyjątkami. Takimi właśnie z górniczymi misjami, gdzie trzeba wydobywać minerały, to możecie grać też na padzie. Ale myślę, że prędzej czy później kupicie sobie joystick, więc jak Wam gra, podpasi, to pewnie na tym się skończy. Dobra, no przechodzimy teraz do właściwy. Kliknąłem przycisk. Tutaj mamy oczywiście anonimę Cugriff, to oznacza, że no nie ma... musimy tą karę zapłacić po prostu. No, karę żeśmy dostali te 400 czegoś tam, CR-ów, za to, że wleciałem bez pozwolenia. To tak trzeba o to pozwolenie najpierw poprosić, więc to pewnie większość osób wleci bez i, i was tam zniszczą na tej stacji, więc to tak mówię. No dobra, przechodzimy. Zobaczmy, czy mamy tutaj jakąś fajną misję do zrobienia. Mamy tak, skan planetarny, zlecenie morderstwa. Blackbox to jest tutaj. Teraz w innej mamy. O, zobaczcie, mamy dostarczyć 98 jednostek czy ton. Ja to tak mówię o tych, zawsze to są tony. Wina, wina. Za to nam płacą grosze, bo 330 tysięcy. No ale wiecie, co to możemy sobie zrobić tą misję, bo wydaje mi się, że nie jest to. Nic trudnego. Tu mamy dokładną rozpiskę tej misji. Jak widzicie, też jest sporo rzeczy. Ten gościu nazywa się jak on się nazywa on ma swoją, swoje imię Clayton Fisher się nazywa jest takim komendantem, no, komendantem tej frakcji. No dobra. I mamy jakiś tam cytat od niego, taki zawsze motywujący nas do pracy. To jest to po lewej stronie, ale nas interesują te kropeczki i te wykrzykniki i bardziej. Czyli musimy dostarczyć te nasze wino do stacji w systemie Artemis. Za chwilę sobie zobaczymy, gdzie to jest ta stacja. Ta, to wino jest jedyne w swoim rodzaju. Nie możemy kupić dowolnego wina, jakbyśmy wypili je podczas podróży. no... Nawet jak jedno wypijemy, to nam tej misji nie zaliczy, więc no broń Boże, pić to wino, nie, nie, nie. I dostarczymy, no po tym jak dostarczymy, to dostaniemy zapłatę. Także z góry nam nie zapłacą, no bo się boją, pewnie byśmy zwiali z nim. No i teraz tak, te wykrzykniki na czerwono, no to tutaj chodzi o to, że może jest jakieś prawdopodobieństwo, że trafimy na obce statki, no więc jak na nie trafimy, no to, no to po prostu je albo zabijemy, zestrzelimy, albo uciekniemy. Nie ma z tym problemu, nie ma się czego bać. Natomiast mamy też karę, i to jest ta, ten drugi wykrzyknik, że jeżeli nam się ta misja nie powiedzie, to otrzymamy karę pieniężną, jakąś tam, nie wiem ile. No dobra, no i teraz możemy to sobie wziąć, myślę, że tak i mamy dosyć, poczekaj, mamy ladder home fall, ale dlaczego? Zaraz zobaczymy, dlaczego ja nie mam. Co to jest w ogóle? Ile my mamy tutaj? Poczekajcie. Inwentarz. Dobra, bo ja muszę zobaczyć, wiecie co my mamy tutaj za Ile mamy na tym statku? Bo to jest pyton, to widzę po kształcie. A dobra, bo mamy kabiny tutaj, bo to jest pyton do wożenia turystów, cholerka. No to widzicie, czeka nas przemeblowanie tego pytona. Przy okazji zobaczycie, jak to wygląda, nie? Także teraz, teraz na pewno większość osób, to co teraz robię, to wyłączy to i powie, że to nie jest gra dla nich, bo jest zbyt skomplikowana. No właśnie, a chciałem wam pokazać prostą rzecz: typu, przewieź coś, dostań kasę i bądź zadowolony. No, nic z tego. Jak widzicie, musimy troszeczkę pomanewrować. No, i teraz tak prawdopodobnie mamy. Tutaj. No, widzicie sporo tego. No ale to dobra. To sobie. Zmienimy. Ja nie będę tłumaczył, co ja teraz robię. Robię to, co trzeba w każdym razie, uwierzcie mi. Po prostu zmieniam. Jak się pewnie domyślacie. Zmieniam statek z takiego pasażerskiego statku na statek, który po prostu może przewozić towary. Tam było około 100 ton chyba tych, tego wina, nie? Każda z tych, teraz zobaczymy, czy my możemy tutaj frakt. To, to jest fracht. Dobra, tu mamy 64 tony jakby pojemności. Tutaj też mamy 64 tony, to już jest razem 120, więc generalnie nam by to wystarczyło. Nic skomplikowanego. Jak się wie, oczywiście, jak to robić, to jest to nic skomplikowanego. No ale jak ktoś nie wie, to w tym momencie na pewno jest mocno, no jakby, zagubiony w tym wszystkim. Dobra, to teraz przejdziemy sobie na, na szwarce z bret jeszcze raz. I tutaj mamy naszą misję, prawda? To jest to. O i teraz to co widzicie tutaj się ładnie przesunęło, to jest nasz towar, prawda? No i mamy całość ładunku jest, jest ładnie załadowana. No i teraz y, zobaczmy sobie dokąd musimy polecieć. Y, w związku z tym, y, o widzicie, tutaj jest nasz oczywiście ten wszechświat. Te wszystkie ikonki, to są takie moje zaznaczane systemy. My musimy pojechać do systemu Artemis i tu moglibyśmy męczyć się i go tutaj starać się, wiecie, tak na, najechać na, na niego i go zaznaczyć. Owszem, jest to możliwe, ale dosyć takie mało wdzięczne. Jest prostsza metoda. To zaraz wam pokażę, ale też pokażę taką bardziej skomplikowaną. To jest, o ile mi się to, to mi się raczej nie uda. Realistycznie powinno zadziałać, ale nie chce. Zobaczymy teraz jeszcze raz na tą kartę. I. No, noś bez i bezucht powinno wszystko zadziałać, ale. No, nie chce nam się. Po... Prawdopodobnie są zaznaczone filtry i dlatego nam nie wyświetla. Zrobimy to inaczej. Aktualną misję macie w transakcjach tutaj. I tutaj możemy o, wy, wywołać to i mamy zaznaczoną. Tylko widzę, że y, musimy jednak y, tutaj o, wyłączyć chyba te wszystkie rzeczy. Niestety nie widzę, bo mi zasłania ta kurczę, ta kamerka trochę moja. O, niedobrze. Bo nie, mo nie mogę w tej chwili właśnie zaznaczyć e, systemu, do którego mam polecieć. Ludny Świerfygbar. E, zastanawiam się, dlaczego tak jest. Sznelste jest dobrze. Dlaczego nie mogę jej zaznaczyć? To mnie zastanawia. Prawda, myślałem na początku, że mam tu źle zaznaczone. Dobra. Co tu się zmieniło? Zastanawia mnie to, dlaczego nie mogę podświetlić sobie tego systemu. A, dobra, teraz już jest. Po, po prostu, no, mówię, że któryś z filtrów był zaznaczony. Do, do, no, to do Artemis lecimy, no więc. Mamy skok 17 lat świetnych. To jest na jeden skok tylko. No, czasami musimy też tych skoków oddać więcej, żeby dolecieć. A tutaj wystarczy tylko jeden. No, także. Tu w dzisiejszym odcinku zobaczy, jak zobaczyliście, jak wygląda taki przelot, już jak jesteśmy w danym systemie w takiej prędkości świetnej, ale też nie widzieliście, jak wygląda skok między systemami. To sobie zaraz zobaczymy, nie próbujcie tego robić na początku. Czyli takich dopalaczy, bo jak zderzycie się z kimś, to nie będzie wesoło. Wieście, że tak jest. Nic nie leciało, więc ja złamałem przepisy. Eee, jest to illegale w hacht to, co mam. Nie wiem dlaczego. Eee, bo to jest wino. Wiecie co? Wydaje mi się, że... Eee, no widzicie... Eee, o kurczę. Akurat się wrobiłem. Widzicie? Wykorzystali tego... Eee, to, że ja nie... Widocznie na tej stacji, dokąd lecimy, jest prohibicja i nie można handlować e, spirituozami, że tak powiem. E, no i teraz co? No, mamy do wyboru: jakby wlecieć i zapłacić karę, albo spróbować wlecieć i nie zapłacić tej kary. A, ale nie ma się o co bać, bo widzicie, to jest kolejna rzecz. E, jeżeli, są, bo, jeżeli są stacje tak położone jak ta, bo ta stacja to jest taka taki posterunek właściwie nie jest widzicie nawet po tym po tej ikonce to wygląda jak taka mm, sonda kosmiczna bardziej niż stacja i ona nie posiada tak dobrych systemów skanujących i jak mamy taką stację to możemy takie nielegalne towary tutaj że tak powiem przemycić bez a tutaj możemy uciec mu to jest jakiś statek piracki pewnie, który nas chce wyciągnąć. Wyciągnąć, zestrzelić, zabić i obrabować. No ale spróbujemy mu po prostu uciec, bo ja wiecie... Z łatwością bym go pokonał, tylko nie wiem jeszcze jak się tu wyciąga broń, bo pewnie nie pamiętam. A nie chcę, wiecie, się zbłaźnić totalnie, nie? Ale tak jak mówię. Wyciągnąłem grę z szuflady, że tak powiem, długo nie grałem, więc no nie pamiętam. no Najzwyczajniej w świecie, trochę muszę pograć. Następny odcinek mój pewnie będzie zupełnie lepszy. No tutaj prze, za szybko przelecimy wokół tej stacyjki. To ona nam. Ta stacja, oczywiście tutaj. Ta kropka to nie była stacja ta brązowa, którą pewnie widzieliście. To, to jest planeta. Tak, to jest planeta. Stacji z tej odległości nie widać, zresztą zobaczycie. Stacja nam się dopiero pokaże. Także ogrom wszechświata tutaj jest widoczny, nie? A my jedziemy 23 prędkości, nie, nie 23, troszkę mniej. Dosyć wolno lecimy. O, tutaj mamy właśnie. O, ja chciałem zrobić wido. O, tutaj możemy się rozejrzeć, oczywiście, też. Jeżeli ktoś potrafi. No, ja zapomniałem. Eee, czekajcie, jak to było z rozglądaniem się? Który to jest przycisk? L3. O, tak, to jest ten. L3. Tutaj. A, to przy okazji, właśnie to jest ten i tym możemy się rozglądać. To, że mam tutaj tą kamerkę na ten joystick nastawioną, to wiecie, nie po to, żeby się pochwalić joystickiem, bo nie ma czym, tylko po to, żebyście zobaczyli, których przycisków do czego można użyć. Nie? Ja tutaj już trochę tak, no znam to, więc yy, mimo wszystko no, nie, nie, niezbyt sprawnie tym operuję, ale tak za dwa tygodnie grania yy, doj dojdę do ładu. Dobra, przy 6 km odstępu, czyli to już nastąpiło, możemy na tej stacji poprosić o zgodę. Wydaje mi się, że tam u góry się nam otworzyło, bo my mamy... Kurczę, denied. Nie wiem dlaczego. Znaczy, no po prostu, któryś statek tutaj akurat jest zajęty, są wszystkie te porty, więc. Y, no, trzeba. Y, Create Phantom tutaj ląduje. My mamy. My mamy y, Pytona, więc Pyton może wylądować na tych sta stacjach. Chyba, że coś się zmieniło. Do tej pory zawsze było, że mógł. Na pewno pytona, nie? Shift. Co to jest za stat? To jest pyton, bo tak patrzę jeszcze. Patrzę jeszcze raz. Nie, no na pewno. Nie jest to nic większego, ale nie możemy wylądować, bo nie na wszystkich stacjach. Kurczę, dlaczego nie mogę wylądować? Pyton, z tego co pamiętam, to mógł tu lądować na takich stacyjkach, właśnie. Dobra, no jednak mogę. Się przestraszyłem, że coś z moją wiedzą jest nie tak, albo że znaczy z wiedzą to nie, tylko że coś się zmieniło, bo Pyton. Yy, jako jedyny taki większy statek, może lądować właśnie na takich mniejszych stacjach i przewozić takie nielegalne towary. To jest jego zaletą, bo gdybym miał tutaj większy statek, to niestety się nie zmieści po prostu. No i zobaczcie. Pierwsza misja wykonana. Zarobiliśmy wprawdzie niedużo, bo 330 tysięcy. Można też wybrać sobie inną nagrodę. Dobra. Oddamy to wszystko, prawda? Najpierw trzeba oddać. No i teraz możemy tak. Albo to, albo to, albo to, prawda? No, ale wybierzemy sobie Einfluss, to nie. A ty pisze FSH, czy ty owca ślągen? Zeldens to jest... Rzadkość 1 to słabo. Mi się wydaje, że ja mam tego dużo, więc wybierzmy sobie chyba kasę po prostu i już. No kasy też mam dużo, bo mam tej kasy, jak widzieliście, pewnie miliard ileś tam yy, miliard 800 yy, milionów, więc można sobie tam coś pokupować za to. Te 330 tysięcy to jak widzicie nie jest wcale dużo. No ale dobra, myślę, że to jakby w tym odcinku będzie pewnie wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, no mam nadzieję, że się nie wynudziliście i że też sami sięgniecie od czasu do czasu po Elite Dangerousa, przynajmniej spróbujecie w to zagrać. Bo polecam, naprawdę gra na wiele, wiele godzin. Można grać z kimś też, można przystąpić do różnych organizacji. Gra, graczy, które tutaj grają, to raczej starsze osoby. Dzieci tu nie znajdziecie, bo to jest za trudna gra po prostu dla nich. Ale takie właśnie już do, dorośli gracze to tak. Także trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych moich odcinkach. Cześć.